Hecarima, Malphite'a oraz Eliskę. Z kolei drużyna Pop Workout wybrała Ezreala. Widzimy tutaj buntownika w skórce Striker Ezreal, dosyć rzadka skórka w grze. Mamy także Ryze na środkowej linii, w dżungli Xin Zhao. Supportuje Blitzcrank i jeszcze mamy jako zwieńczenie całej kompozycji Zeda. Tak, w międzyczasie akurat była akcja na środku. Malphite niestety zginął po raz drugi, taki w sumie mamy już 2-1. No przepraszamy, że tak akurat wyszło, ale niestety LOL nas nie lubi dzisiaj za bardzo. Miejmy nadzieję, że kolejny spektator nie będzie miał aż takich problemów. Ale oczywiście zapraszamy do obejrzenia tego meczu, bo tu na pewno będzie się dużo działo. Ten Malphite, jak on tu na środku stoi. Tak, Malphite w układzie. Lulu mamy w tą stronę. Hecarim oczywiście jest w dżungli. Tutaj Xin w dżungli. Zed okupuje topa w takim układzie. I tu mamy, tak chyba powinno być ok, więc wszystko powinno już w miarę normalnie działać. Także... Powiem ci, Manik, że drużyna Mięszaczy naprawdę mnie zaskoczyła, decydując się na Malphite na środkową linię. No jak widzimy, póki co nie jest to dobry wybór, ale widzimy teraz akcję na górnej linii. Zed naprawdę mocno obrywa, czy zginie, czy uda mu się przeżyć, czy jednak zginie. Tak, umiera. Został zabity przez Elizę razem we współpracy z Hecarimem i dwójka graczy Mięszaczy zabiła Zeda. No i mamy remis 2-2. Ładny gank oczywiście tutaj od Hecarima. Przyciągnięcie teraz... strony Blitzcranka. I jest na razie Exhaust tutaj na Lulu. Exhaust w międzyczasie w odpowiedzi na tego, że Ezreal bardzo mało życia. Dochodzi do tego jeszcze Varus. Jest tam strzał, jest Arcane Shift i Ezreal na całe szczęście póki co jest przy swoim turecie. No bardzo mało brakowało, żeby ten Varus go zabił. Powiem szczerze, że taka wymiana też nie do końca, bo wciągnięcie Lulu nie Dokładnie. Powoduje jednak zabicia tej postaci. Ona potrafi się przyshieldować, ale wróćmy teraz na mida, bo tutaj Hecarim rozpędzony próbował wejść, ale byłaby szybka kontra. No tak. I teraz ta kontra następuje, będzie podbicie, jest i klatka, ale overloada zabrakło i trochę jednak szczęścia. Po stronie Hecarima, który odbiega sobie radośnie do dżungli, żeby zabić... Na górnej linii wymiana uprzejmości, kolejna wymiana ciosów. Blitzcrank goni Varusa, przyciągnął Varusa, ale czy pomoże mu jego AD carry? Chyba nie, nic z tego nie będzie. Nie, tutaj Ezreal bardziej był jednak skupiony na farmieniu niż na tym, że jego support próbował po prostu tutaj przyatakować co nieco AD carry przeciwnika. Myślę, że jeżeli Ezreal by podszedł, chociaż spróbował tutaj zrobić Arcane Shifta, to może by się udało, jakiegoś killa byśmy tutaj zobaczyli na tej dolnej linii. Ale z drugiej strony zwróć uwagę, że jednak to farmienie popłaca temu Ezrealowi. Mamy już ponad 20 CS-ów przewagi w 6 minucie. Moim zdaniem jest to bardzo duża zaliczka jak na tak wczesny etap gry. Tak, tylko że tutaj oczywiście gdzieś po drodze Varus złapał asystę, także tam troszkę niby się równa, chociaż teraz znowu Malphite w opałach, ależ niepotrzebne było teraz tam wyjście do tego. Ignite jeszcze włączony i wypalony. Po raz kolejny umiera Malphite. Wypalona dziura w skale. Ciekawe jak to można zrobić. Dokładnie tak. Ja nie wiem. Coś czuję, że koledzy Malphite będą mieli do niego sporo zastrzeżeń, bo jest 7 minuta, a Malphite ma już 0-3. No nie jest to dobry rezultat, ale widzimy tutaj inicjację na dolnej linii. Hecarim zaatakował Ezreala i umiera buntownik grający właśnie Ezrealem. A wszystko dzięki jednemu malutkiemu wardzikowi, który jeszcze Dokładnie. Tam kilka sekund oczywiście postoi. No ale z drugiej strony też chyba dość zła decyzja Ezreala o cofaniu się w krzakach przeciwnika. Przecież z reguły te wardy zawsze tam stoją, bo ludzie obawiają się właśnie wejścia przede wszystkim junglerów od linii przeciwnika, który to jungler czasami właśnie przechodzi z krzaka do krzaka. Tu niby botlane cały sobie puszuje, a tu za chwilę okazuje się, że Dokładnie. Jest z nimi razem jungler. No ale zobaczmy, co teraz się dzieje na topie, bo już tutaj Xin Zhao zmierza. Tak jest. Przyczajony, gotowy, żeby właśnie zabić tą Elizę, ale Eliza idzie chyba po swoje blue. To już Hecarim stara się pomóc, stara się jak najwięcej obrażeń, żeby ta Eliza nie musiała się męczyć i zabiera to blue. Czy dojdzie do jakiejś walki na górnej linii? No tutaj chyba nie. Nie chcą dać chyba Łukaszowi tego blue, bo jednak on tutaj już 3 razy umarł na tym midzie, no to szkoda byłoby oddać tego buffa
Rajzowi, który no jeszcze szybciej by potrafił słamać, że teraz zobaczmy, bo będzie akcja na topie, ale od razu Eliska tak. zamieniona w pająka uciekła, chociaż no jakby podskoczyła. Od razu głos na, ale widzimy teraz akcję na dolnej linii, przyciągnięty Varus. Bardzo dużo obrażenia w stronę Varusa, widzimy Exhausta, widzimy także teleport ze strony drużyny niebieskiej. Czy będzie Malphite? Tak, wspaniałe podbicie ze strony Malphite'a i czy coś z tego uniknie? Ezreal ma bardzo mało punktów życia, ale udało się ujść wszystkim z życiem i niestety nie mamy kolejnego zabójstwa. Ezreal zabija kolejne potwory, kolejne stwory. Ale widzimy, że Ryze tutaj zdecydował się pomóc swojej drużynie. Wspaniałe błyśnięcie i zabijają, czy zabijają? Tak, zabijają gracza Varusa i... mamy teraz... Nie mamy killa dla Blitzcranka niestety. No niestety, powinien tego killa zgarnąć albo Ryze, albo Ezreal. Ale teraz jest walka na topie, zobaczmy, jest ulti od tego Zeda. Ignite'y lecą z jednej i z drugiej strony i kto pierwszy, ten lepszy. Jednak tutaj okazuje się, że Zed mimo wszystko miał troszkę więcej szczęścia, więcej minionów po swojej stronie i udało się pokonać pajęczyce. Także no, dokładnie. 5 do 3 plus smok brany teraz przez drużynę czerwoną. Dokładnie, drużyna po Warcraft zdecydowała się na zabicie smoka. Dodatkowe złoto dla drużyny czerwonej. Z pewnością pomoże im się przegrupować, pomoże im kupić lepsze przedmioty i może zdecydują się na odważniejsze zagranie, odważniejsze przepięcie jednej z linii. Patrząc po tym oczywiście killu od Zeda, mamy od razu odpowiedź na Eliskę, Hex Drinker na dzień dobry. Bardzo dobre rozwiązanie według mnie. Tutaj troszeczkę oczywiście zejdą te obrażenia z neurotoksyny, więc Zed będzie mógł troszeczkę dłużej podtrzymać się na tym topie. Dokupione oczywiście potki, dokupiony wardzik, żeby ewentualnie tego Hekarima tam gdzieś wypatrzeć w krzaku. No i no, zobaczymy, co tutaj się będzie działo, bo przewaga w creepach jest ogromna. Chociaż teraz zobaczmy, Zed znowu atakuje, Eliska znowu w opałach, ale niestety autokamera znowu nam zrobiła psikusa. Trzeba ją będzie chyba w końcu włączyć. Ali Blitzcrank zamieniony w wiewiórkę wciągnął tą Lulu. Niesamowite, ale Ezreal w wymianie z Varusem niestety, no coś blado wygląda. No niby taki blondas, ale blady strasznie jak na razie. Postraszył tego Varusa, no ale... czy coś z tego będzie, bo tutaj Blitzcrank po raz kolejny się czai na kolejnego graba, czy uda mu się przyjąć albo Varusa, albo Lulu, no i w tej grze naprawdę mu to póki co wychodzi, bardzo, bardzo duża celność tych jego przyciągnięć. Tak, no ale tak jak wspominałem wcześniej, no wciągnięcie Lulu nie powoduje killa, bo ona właśnie robi polimorfas, zrobi slowy, daje shieldy oczywiście swojemu AD carry, więc to też nie jest dobre rozwiązanie tak do końca. No prędzej już spodziewałbym się killa wciągając Varusa niż Lulu, chociaż... Tak, ale ten Varus trzyma się z tyłu tutaj za minionami, nawet za Lulu, stara się jak najdalej stać od tego skaka, ale widzimy teraz przyciągnięcie Lulu i jednak Lulu umiera, jak... Dobra kombinacja, Tak, dokładnie, bardzo dobra kombinacja. Ojej, Unstoppable Force, jakiś na takim krótkim zasięgu, strasznie. Bardzo chyba wystraszony był ten zawodnik. Chyba no. Nie chciał umrzeć po raz kolejny i uciekł na naprawdę resztce punktów życia. No, ja nie wiem, co tutaj się będzie działo, ale jeżeli tak jak do tej pory będzie grała drużyna czerwona, to jednak tutaj... Widzimy tutaj ze strony niepotrzebne zupełnie. Niepotrzebne zupełnie chyba wejście tego Hekarima. Trzeba było sobie odpuścić już tego Tureta i zostawić go do zniszczenia i ewentualnie przejść na którąkolwiek z innych linii. Chociaż teraz Zed znowu atakuje, Eliska poskakuje, ale niestety ona spadnie oczywiście w tym samym miejscu i Zed najprawdopodobniej będzie miał kolejnego killa. Tak, teraz od razu ulti odpalone, niczym się więcej nie musi ten zawodnik przejmować. Dokładnie, tylko formalność i Elize umiera po raz drugi. Już mamy Zeda 2-1, 102 creepy. To no to naprawdę będzie... W stosunku do Eliski to jest totalna miazga. Zwłaszcza, że jeszcze Zed jest taką postacią, która jeżeli zdobędzie tego feeda, to potem po prostu będzie wybierała cel i zabijała natychmiastowo na swoje combo. No tak, no tutaj czy AP carry, czy AD carry, no nie będą mieli szans z Zedem w ogóle. No wejście z ulti, dokładnie. Plus 2-3 skille, myślę, że raczej nie będzie szansy. Raczej nie będzie szansy. Chociaż Lulu teoretycznie może Wild Growth'em pomóc. Zawsze to dodatkowe życie, ale jeżeli nie zdąży, to może być naprawdę bardzo różnie. Dokładnie. Zobaczmy, jakie tu przedmioty są ciekawe. Jest oczywiście Locket of the Iron Solari na junglerze. Zobaczymy, co Zed zaraz kupi, bo ma dużo pieniędzy i co on się zdecyduje zakupić. 1600 golda, także no sporo. No BF-Sword, standardowo. Czyli będzie chciał jeszcze mocniej ukrócić tą Eliskę, bądź też po prostu już zaczyna zbierać ten damage na inne postacie.
Znaczy, dokładnie, chcę ją jak najszybciej wyłączyć z gry, żeby ona po prostu w kolejnych fazach rozgrywki nic nie robiła, żeby nie mogła pomóc swojej drużynie. No i jak póki co wychodzi mu to bardzo dobrze. Zniszczył wieżyczkę na górnej linii, zabił tam Eliskę dwa razy. Jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. No, 8-3, tutaj 14 minut tego spotkania, póki co. No, niespełna 6 tysięcy golda przewagi, dwa turety, smok. No, jest dobra zaliczka, jak rewelacyjna tutaj gra czerwonego teamu. No, ciekaw jestem, czy niebiescy cokolwiek będą w stanie zrobić, bo teraz będzie mocno się działo dużo chyba na bocie, bo trzech zawodników schodziło na dół, ale no, rozmyślili się, ciekawe czemu. No nie wiem, może robią jakąś zasadzkę, jakąś pułapkę na... Jest turec zniszczony na dole. Eliska za chwilę będzie widziana. No i teraz będzie tutaj wejście od Xinzao. Dochodzi do tego jeszcze Rajs. Eliska oczywiście próbuje tutaj ratować się flashem. Ale widzimy Hekarima. Hekarima, który momentalnie inicjuje kolejną walkę. Podrzut od Lulu. Kompletny chaos na Summoner's Rift. Ulti Ezreala, które trochę wyjaśnia sytuację, ale czy przeżyje Xinzao? Ginie Hekarim. To będzie ace. Jest, oczywiście, wszyscy tutaj z drużyny niebieskiej, no niestety nie przytrzymali tej walki. Tam wejście Hekarima było, z jednej strony było dobre, z drugiej strony też nie do końca, bo Eliska tak czy siak umierała, ona tak czy siak została złapana, nawet po flashu, nawet po zamianie w pająka, ona była złapana w klatkę od Ryza. Dochodził do tego Xinzao, który na pewno by ją podbił, był tam jeszcze Zed, więc no, z jednej strony niepotrzebne wejście, niepotrzebne nawiązanie walki, strata zamiast jednego gracza, pięciu graczy, to jest no, bardzo duża zaliczka dla przeciwnika. Bardzo niepochopna decyzja ze strony Mjonshaczy, którzy właśnie zdecydowali się jakby na tą walkę, to ulti Hekarima zwłaszcza, które zainicjowało całą tą potyczkę. No nie był to dobry wybór, jak widzieliśmy, ale drużyna Mieszczaczy ciągle nie jest przegrana, ciągle mogą jeszcze wrócić do tej gry i jeszcze pokazać wiele ciekawych i fantastycznych zagrań. No to się oczywiście okaże, bo tutaj powolutku sięgamy pułapu 10 tysięcy golda różnicy i to może być nie do przejścia w pewnym momencie, bo patrząc na to, co się dzieje po wynikach, to mamy 4-1 Zeda, 6-0 Ryza. No 6-0 Ryza, to no nie chcemy widzieć takiego Ryza. No nikt nie chce widzieć takiego Ryza. Przy każdym teamfightie ten Ryze no, stoi po prostu sobie w środku i bije co trzeba. Zobaczmy teraz, próbował tutaj Xinzao zabrać tego smoka, ale został bardzo ładnie spolimorfowany i zostanie dosłownie rozstrzelany przez Infuzmo. No i czwarty kill jednak tutaj dla Mieszaczy, chociaż Mieszacze jeszcze nie odpuszczają. Tam Ryze zamknął w klatkę Kristo, ale teraz wchodzi Zed, no i zobaczmy, Ignite zagra. Jeden kill tutaj dla czerwonych, drugi, trzeci, czwarty, piąty znowu. I kolejny ace. No, chyba się nie spodziewali takiej. Siła Zeta z Ryzem, proszę bardzo, dwie postacie. Wow. I no, mamy pięknego ace'a. Cała drużyna po prostu zniknęła w jednym momencie. Wyparowała. Dokładnie. No, widzieliśmy wejście Zeta na apikery, na apikery to akurat było, tak. Mi się wydaje, że to było na apikery, na Malphite'a wejście. No dosłownie to te postacie poznikały. Tak, poznikały, czy... nie było zupełnie co tam robić. Tam 2-3 skille poleciały, przyszedł Ryze, rzucił overloada, klatkę, zrobił to swoje i od razu był ace. Tak, znaczy, oni chyba się poczuli po prostu zbyt pewni po zabiciu tego Xinzao, stwierdzili, a nas jest 5 na 4, to po prostu ich zniszczymy. Ale nie, jeżeli tam ci rozegrali, to właśnie zagrali lepiej. Drużyna Pop Workout pokazało, że ma lepszy pomysł na tą sytuację w ciasnym korytarzu. Są bardzo nafidowani przede wszystkim. No teraz tak. Już Ryza mamy 8-0. Jest Rot of Ages, jest oczywiście kolejny Catalyst, Wesca cały czas tam się stakuje, ma 460 golda. Dużo, ładnie. No jeszcze trochę oczywiście brakuje, ale w ogólnym rozrachunku, aż sobie sprawdzimy, ile ten Ryze tej many już posiada. 2600 many, to jest naprawdę potężny arsenał, więc no nie ma się co dziwić, że tutaj Zed na spółkę dokładnie z Ryzem no, zrobili po prostu siekankę tam w tych krzakach. No, nie było co tam zbierać, no, padali wszyscy jeden po drugim. Ten Malphite naprawdę wygląda blado przy tym Ryzie, on ma ile kieliszek, Kindlegema i buty, no to naprawdę jest słabo. No w porównaniu do Ryza to w ogóle tak naprawdę to nie ma, to wygląda jakby dopiero Gresa, czy tam, tak mi się wydaje, no ale no... Był taki pomysł, bo wydaje mi się, że ten setup jednak tutaj od Mieszaczy polegał też właśnie na inicjowaniu walki. Dokładnie, mamy Malphite, mamy Hekarima, Lulu, jeszcze Lulu, która właśnie... Tak, i chodziło najprawdopodobniej chodziło o to, żeby zrobić Unstoppable Force'a,
potem wejście Hikarima, Wild Growth od Lulu, także to już mamy jedno podbicie, wejście z Firem, drugie podbicie, no i ewentualnie Chain of Corruption jeszcze oczywiście. No i jeszcze ta Eliska tego stuna mogła zarzucić tam, żeby powstrzymać jednego z graczy przeciwników. Ale to nie działa. Eliska miała pewnie oczywiście za zadanie z Varusem wyłapywać najbardziej squishy cele i je po prostu eliminować. Ale niestety się nie udało. No teraz zobaczymy najprawdopodobniej tej drobny bejcik na Barona, chociaż wardy zostały troszeczkę już tutaj podniszczone. Tam Ezreal z Mystic Shota trafił Blue Buffa, więc Ryze sobie spokojnie przyjdzie go zabrać. Przeciwnicy raczej nie mają pojęcia, co tutaj się na razie będzie działo, bo nie mają wizji, jest tylko wizja w tym pierwszym krzaku i oczywiście tutaj przymidzie, ale zobaczmy, bo Pope Workout szykuje się chyba tutaj do jakiejś akcji. Wardzik ustawiony w ładnym miejscu całkiem. Nie zdziwiłbym się, jeżeli by tutaj w bazie ustawili specjalnie dla Blitzcranka tego warda. Ale on tutaj już się czai, czy przyciągnie kogoś? Może zaraz? Chyba nie. Nie, tutaj te wardy są widziane przy turetach, także no nie można sobie takiego warda postawić, bo to jest marnotrawstwo. Tak, ale zobacz, jak wszyscy mieszacze po drugiej stronie jakby alei aż się ustawiają, żeby nie być wciągnięty przez tego Blitzcranka. Staram się stać jak najdalej, bo chyba zdają sobie sprawę z czekającego zagrożenia, które może czaić się tuż za rogiem w Fog of War. No zobaczmy, bo Hecarim chyba jednak coś tutaj czuje, że będzie najprawdopodobniej brany Baron. Blitzcrank już stoi na straży, czterech zawodników Pop Workout już walczy z tą wielką blizną, która no praktycznie już nie ma życia. No i zobaczmy, bo wchodzą niebiescy, jest ulti, ale Baron już został zabrany. No i teraz bardzo duża walka nam się tutaj nawiązuje. Jest Unstoppable Force, na razie jeden za jeden. 2-1 dla Pop Workout, ale jeszcze cały czas walka trwa. Ezreal w ostatniej chwili ucieka z Baron Pita. No i mamy kolejnego Ace'a, dokładnie. 23-5 dla Pop Workout. No niesamowita gra w ich wykonaniu w tym pierwszym meczu grupowym na UMCS Tournament. No, zdominowali swojego przeciwnika. Blitzcrank tutaj też dużo jemu się na pewno zawdzięcza. Większość grabów, które on trafiał przy teamfightach, były naprawdę niesamowite. Dokładnie. I dzięki niemu w pewnym tam procencie można powiedzieć, że ta gra została no, naprawdę zdominowana. Z plus kolejne przyciągnięcie, ładny grab ze strony Blitzcranka i umiera Hecarim. Nic nie byli, już nie są nic w stanie zrobić panowie zmięszacze, no muszą uznać wyższość swojego przeciwnika. 15 tysięcy złota przewagi dla drużyny Pop Workout, no naprawdę dużo, no to już jest chyba faktycznie rozstrzygnięta rywalizacja, ale jednak mieszacze się nie poddają, może jednak postarają się to przeturtlować jakoś, nie mam pojęcia jak, ale może jakoś będą starali się wykorzystać niekonsekwencje drużyny przeciwnej i... No, według mnie osobiście, no myślę, że to jest raczej już nie do odrobienia gra, no, trzeba byłoby wygrać dwoma, trzema ace'ami chyba. No, nawet nie wiem, czy to pomogło. W porównaniu do tego, co posiadają zawodnicy Pop Workout, no myślę, że tutaj mięczacze raczej szansy dużej nie mają. No, to jest trochę tych przedmiotów, tak? Ale no, po drugiej stronie jest tego 3 albo 4 razy więcej. Także no, niestety siła, jaką posiada w tym momencie Pop Workout jest... Osobiście, no według mnie, no nie do przebicia, no nie da się tego zrobić. Moim zdaniem właśnie przegrana mieszacze, nie przegrali tego meczu, ale to, naprawdę to zmierza jedno stanie w jednym kierunku. Ach, Blitzcrank próbował polega na ich indywidualnych umiejętnościach, no bo spójrz Manie chociażby na farmę, jaka jest różnica na niemalże każdej linii. No. Różnica w farmie jest oczywiście duża, ale to też przede wszystkim dzięki temu, że przeciwnicy dużo ginęli. No 5 deadów, 5 deadów, 6, 4, 4, więc tutaj dużo czasu było zmarnowane. Chociaż teraz Ezreal złapany bardzo ładnie, jest Unstoppable Force, no i raczej 1-5 nie da się przeżyć. No i być może to jest jakaś drobna szansa dla mięszaczy, chociaż no na razie... Smoka, więc zasadniczo i tak wyszli na tym chyba odrobinę lepiej. Chociaż Ezreal nie będzie już miał Barona, więc... No to i tak chyba jakoś nie chcieli tego wykorzystać jakoś specjalnie. No nie wiem. Zbierają buffy, zbierają wszystko co mogą w tej dżungli, zaraz zapewne wrócą się do bazy, kupią ostatnie przedmioty i ruszą. I ruszą na podbój. Na podbój bazy przeciwnika, zniszczą ją doszczętnie, zwolą inhibitor, zwolą Nexusa i zakończą po grę. Znaczy chyba czekałem na tego Ezreala. Na ostatni push tak naprawdę, Ezreal za chwilę wstanie.
Także może za chwilę również i zobaczymy jakąś walkę. Chociaż teraz Lulu znowu tym razem złapana. Rajs próbuje dobiec, tam gdzieś jest slow od tego Malphite'a. No i Malphite, ratując życie Lulu, poświęca chyba siebie. Ale chociaż nie. Jednak nie do końca. Gdzieś tam leciało jeszcze. Tak, jeszcze Ezreal po prostu trusz od barażu. Trusz od barażu, ale nie trafił. Zabić tą Lulu, ale z pudłopą. No ale co, no nic tutaj na razie się nie da zrobić. Push topem od Pope Workout, Blitzcrank czeka na straży, próbuje tutaj przestraszyć swojego przeciwnika oczywiście, mając warda, tak jak mówiłem wcześniej. No i teraz myślę, i dobra odpowiedź od Lulu, szybki ping, żeby tylko się nie dało zgrabować. Ale to chyba niewiele pomoże. Zresztą teraz Blitzcrank rozpędzony. Tutaj już na kozaku taki pewny siebie całkowicie, ale Hecarim biega by przeciwników. Niepotrzebne jest to wejście, ale dobry grab na Eliskę i teraz jest od razu Silence zagrane, no i chyba ostateczny teamfight, bo Hecarim już zniknął nam z ekranu, zniknęła również i Eliska i Varus. Lulu gdzieś tam próbuje uciekać po bazie, ale niestety spowolniona, złapana, rozstrzelana. Koniec chyba tej gry. Panie i panowie. Pierwsza. Mięszacze muszą uznać, no, totalną dominację, tak. Pop workout. Drugi inhibitor zniszczony, chyba pierwsza wieżyczka tutaj przy Nexusie już także zostaje zniszczona. Tu jeszcze agresywny flash i Malphite zniknął. Po prostu no, Malphite położył się, ja zmęczyłem się, mówię, dobra, tak. Koniec gry i tak. Dwa turety przy Nexusie zniszczone. Nexus poobijany i pierwszy mecz krótki. Zakończony, to jest bodajże grupa A. Grupa B. Mięszacze, grupa? Tak, grupa B. O, widzisz, to ja nawet się pomyliłem. Czyli wesołe bubry i drużyna z Podjasnej Góry, to jest ta druga para. No i tyle, mecz, tyle na ten pierwszy mecz. Jednostronny, mocno jednostronny. No, Malphite tutaj chciał się zabawić w agenta, jak widzimy, właśnie statystyki 0-7. Szkoda, że nie wiedzieliśmy.